gorycz po tamtym sejfie cały czas pozostała. Mimo upływu całych 24 godzin. No ale trzeba żyć dalej. Już nie takie rzeczy zdarzyło mi się w życiu stracić. Przez 31 lat życia. O, czyżby jakiś zarażony jeszcze? Nie wiem, w ogóle jak tam wyglądamy ze wszystkim. Uła. Chyba tutaj zrobimy delikatną podmiankę od razu. Nie, połowa zdrowia dla Abby starczy. O, rzuciła Abby, nie Abby. Dobra, jest ktoś gdzieś? Przypominam, mam rurkę. Już jest lepiej niż gołe pięści. Choć nie, żebym do nich miał jakieś zarzuty, bo naprawdę dobrze jej idzie uśmiercanie własnymi rękoma. Właśnie, zachód słońca. Teraz może być z tym problem. Ale wiemy, gdzie jest diabelski młyn przynajmniej. Już go chyba widać. Ja wiem, że lecę nie w tą stronę, ale jest to celowe, jak zwykle. O, co my tu mamy? Co możemy zrobić? Brak środków wybuchowych. Ej, gdzieś może znajdę tutaj. Być na deszczu. Mało prawdopodobne, pewnie zamokły. Ale sobie nie mogłem zrobić nic innego. Tylko tutaj jest potrzebny pojemnik. A nie, jeszcze tu, ale tam wiadomo. Tłumik zawsze dostępny. I na miejscu, no. Takie rzeczy warto otwierać. Ale nie będziemy tam szperać na siłę. Dobra, nie, ale teraz serio, gdzie jest diabelski młyn? A, tutaj. Dobra, no to co, skaczemy. Byłoby najprościej, nie? Ale jeszcze kawałek, już niedaleko. No w tej sesji nagraniowej raczej uda mi się tam dotrzeć. Co, radiostacja? Aha, mnie teraz totalnie nieprzydatna. Nikt nie siedzi i nie słucha po drugiej stronie. Choć WLF mógłby odpalić sobie. Śmiało. Jakiś punkt komunikacyjny. Wydaje mi się, że jakiś tam specjalista by się znalazł. Wśród takiej grupy ludzi, no, zresztą książki i tak dalej, no. Można się uczyć. A możliwość wysyłania komunikatów na dużą odległość, zresztą korzystali z jakiejś tam radiostacji przecież. Ale właśnie tego typu zniszczenia mnie naprawdę fascynują. Jak do tego doszło? Coś tu musiało naprawdę solidnie pierdyknąć, bo raczej po prostu zostawione odłogiem mi się tak nie posypało. O, jakieś ważne drzewo. Ja myślałem, że tabliczka upamiętniająca ten oto dąb. Ale nie. Szczerze nie wiem, z której strony lepiej. Ale coś zbyt długo, zbyt cicho. Nie, lecę ósemką specjalnie, bo trzeba jak największe połacie terenu przerobić tutaj. O! Ej, nic nie było? Zazwyczaj na ławkach są rzeczy. Nie tym razem. Dobra, jest akwarium. No raczej tam zombie nie będzie chyba, co? Zombie grzybów. Spokojnie, jeżeli tam jest, poczeka tą chwilę. Aż potłukę wszystkie szyby. I sprawdzę okolice. Zresztą, czy wiele się tutaj zmieniło? Przez te 4 lata bodajże, od ostatniej wizyty. I mogliśmy sobie podejść tak od zewnątrz. Ej, może od tyłu? Max Segiem nie będziemy chyba mu wybijać szyby, co? Wraz skomentowane przez Abby. Halo? Więc to tędy droga. Dobra, idzie się cofnąć? Idzie, dobra. Czyli sprawdźmy jeszcze, co by się stało, jakbym podszedł prosto od frontu. Zresztą odwrotna kolejność działań. Może wywołam jakiś glitch. O, gdzieś tu jest pewnie główne wejście. Nie, refleks świetlny. Owen? Owen! Głucha cisza. Pewnie jest gdzieś na tyłach.
A, czyli faktycznie, no zostalibyśmy po prostu wywołani do tamtego kierunku. Czyli może tak delikatnie, szybciej, Abby. Abby. Czyli hardcore parkour. No i na schody, ze skręceniem kostki. No Abby, dalej, dalej. Ja wiem, że wierzę w ciebie, dasz radę skręcić kostkę kiedyś, tak po prostu. Idąc, skacząc. Trzymam kciuki. A, przecież to było zamknięte. Dobra. No ale jeśli chodzi o zapas, tak kurde kiepsko dosyć. No a może, może co? Co tu na górę? On chciał się dostać piętro wyżej? No to na pewno. Trafię. Nie? Liną nie stukę szyby. To pewnie będzie zamknięte po prostu, co? A do tego nic nie widać po drugiej stronie. Nie, czy już wiemy, czemu te butelki i tak dalej? No ale spieprzyłaś mu kolejne pomieszczenie w akwarium. Tak swoją drogą. No ale sytuacja tego wymaga. O. No i takim oto sposobem znajdziemy się na dachu. Gdybyś wiedział, co dla ciebie robię. Wspinaczkę po linie, no. Wow. Bardziej to zgraja zarażonych po drodze. To całe towarzystwo. Co i kolejną szybę muszę rozwalić. Oh. Dewastacja tylko po to, żeby gościa odnaleźć. I to przy okazji dewastacja jego własnych pomieszczeń, no to sroga lipa. A nie, ta lina się już nie przyda. Skręcenie kostki, pamiętacie? Spróbuj tylko truć mi jakieś. No, trzeba będzie wymienić te szyby, albo przynajmniej jakieś tam zakleić otwory. No bo trochę się leje, wiesz? A tu nawet nie próbujemy teraz odkręcać, znaczy odkręcać, odkluczać. Z drugiej strony, o! Jest plecak. To krew. Czyli co, jednak próbował łatać tą dziurę w brzuchu? To już jest po fakcie, czy... Czy jeszcze przed? Nie, pytanie, czy on będzie jeszcze żywy, czy nie. Ja zaraz mam postrzałową bodajże klatki piersiowej, a może brzucha? No, jedyne co z tamtych scen dobrze pamiętam, to że Jesse dostał prosto w łeb. W twarz, dokładnie, rzecz ujmując. I padł trupem. Więc z tamtej sceny już no, nie ma dobrego wyjścia, już ktoś zginął i to ktoś ważny dla całej fabuły. Czy zostawić do klimatu, czy wyłączyć? Niech to szlak. Jest krew już? Dobrze widzę. Nie, to nie jest krew chyba, ale... A, w sumie mógłbym zostawić. Dla utrzymania klimatu. Nie, dobra, ale chwilę temu dobyliśmy. Przetrzepałem już wszystko z poszukiwania zapasów, też chwilę temu. Jeden z poprzednich materiałów to był odstęp z... chyba 3 lat bodajże. Ale to nie znaczy, że czegoś znowu tutaj nie znajdę. Przez ten czas właśnie mógł coś zostawić przecież dla mnie. Wszystko pozamykane, to nie dziwi. Tutaj były chyba drzwi, o. No i co, naprawdę? Wyzbierane rzeczy z przeszłości i stykat starczy? Nie donosił nic? Dobra, no to szukamy plam krwi, jeżeli to jest ten czas. Paszczy rekina? Serio, tam będziemy musieli się udać? No może najpierw tam do pomieszczenia. Tam, gdzie go pewnikiem można zastać. No ale właśnie, żebym znowu coś nie pominął, jak ten safe. I tutaj kable się ciągną. Dobra, dajcie mi się zastanowić sekundkę. Nie, dobra, pójdziemy na górę najpierw. To inaczej, znowu pewnie będzie tak samo jak z frontowymi drzwiami, tak przynajmniej bym obstawiał. Tu będzie zamknięte. Tak jest, dobra. No, czyli musimy iść. Patrzcie, rekina, no inaczej, zbyt wyeksponowana ta część lokacji, żeby tam nie pójść.
Jeszcze ciągnące się kable do tego. Okej, ta się przewróciła, czyli możliwe, że nie miał czasu je podnieść, albo po prostu nie wie, bo to jest daleko. A takie buty. Czyżby jednak bunga bunga na łódce, niczym Berlusconi? Okoliczności niesprzyjające. Znaczy rozumiem, że tam jest. Bo inaczej żeby nie wchodziło. No nie ma kurwa litości. Isaac cię tutaj przysłał? Nie przysłał. A to co? Zanim go naprawię, muszę go rozebrać. Okej. Chcesz? Dzięki. Jak wolisz. Danny nie żyje. No tak. Powiesz mi, co się stało? Poszliśmy wyczyścić mały obóz. Kilka blizn i... walnąłem jednego w głowę. Mocno. Gość upadł. Jego broń leżała obok. A on po nią nie sięgnął. Tylko spojrzał na mnie. Był stary. Zmęczony. I był... gotowy. Zabiłem wiele blizn. Ale... nie dałem rady. Oczywiście Danny strasznie się wkurwił. Miałem dość. Kazałem mu spierdalać. A on wymierzył do mnie z broni. Chwyciłem ją i... najpierw nie wiedziałem, który z nas oberwał. Broniłeś się. Przestań. Zajmę się tym. Pogadam z Isaaciem. Jestem zmęczony, Abby. Nie chcę mi się dłużej walczyć o coś, co gówno mnie już obchodzi. Albo wręcz przeciwnie nawet, nie? Teraz zaczął obchodzić jeszcze bardziej. Chcę szukać świetlików. Gonić za plotką. Może to coś więcej. Świetliki się nie przegrupowują. Odeszły. To trop. Muszę go zbadać. No, te same słowa ona powiedziała do niego jakiś czas temu. No ja dobrze wiem, o Owenowi nie uda się w przyszłości odnaleźć świetlików. Tu będzie bezpieczna. Okej. Okay. Pogadamy rano, jak wytrzeźwiejesz. Nie rób tego. Niby czego? Nie traktuj mnie jak kurwa wariata. Ty też to czujesz. Gdyby świetliki były w Santa Barbara, poszłabym w przeciwną kurwa stronę. Co? Nic. Sorry, że dorosłam. Też mógłbyś. Tak, a jak mam to zrobić, Abby? Mam znaleźć zabójców moich bliskich? Poznęcać się?
torturować, dopóki nie zadławią się własną... Abby. No i hate fucking, no. Dobra, mam nadzieję, że nie będą musiał tego cenzurować, ale... Znaczy, większość z nas tutaj jest pełnoletnia. Zresztą tam jest taka opcja do zaznaczenia, że nie jest to dla osób niepełnoletnich, więc... A jednak będę musiał cenzurować. Ale się mogę skomentować, klatę piersiową Abby, bardziej męskie, niech jeszcze więcej na ławeczce podnosi. Okej, wracamy do czasów normalnych rozmiarów rąk. I w sumie chyba bardziej kobiecej klatki piersiowej, ale dobra. Ona może być jeszcze niepełnoletnia, więc warto się powstrzymać od takich komentarzy. A, zawsze zapominam, że to w drugą stronę. Moonwalk. No, czyli nie skończyli tak samo, jak zaczęli? Ja już nie będę tłumaczył, o co chodzi, ale... Ewi, mniej pompek, serio. Muszę bardziej wszerz. No. To jest świat po szybienicy? Ja, świat po szybienicy. Już myślałem, że hate fucking z elementami podduszania. Czyli dostałem jeszcze dwa dni, ten i następny. I wszystko się kończy dla Owena, Abby. Albo dla Ellie i Tomiego. Się okaże. Kurde. Muszę ich wydostać, zanim będzie za późno. Czyli Abby cofnęła się pomóc Azjatom, tak ich określmy. No też się dziwię właśnie. No ale w sumie po takiej nocy musisz się jakoś rozerwać. Do takich kontaktów cielesnych byłaś przyzwyczajona pewnie. Nikt tam nie zginął. No chyba, że ten Owen już tam leżał martwy. Nie, to byłby paradoks czasowy. Nie, tu byliśmy, dokładnie tu, hop. To po prostu powrót drogą, którą przyszliśmy. Już gdzieś tu będą, nie? Pewnie. Więc co my mamy? Mamy kuszę, mamy dwururkę. Tu mamy tłumik, jakby co? Nie, okej. Okay. Zestaw wydaje się adekwatny do sytuacji. Ale gdzieś tu są, mam jeszcze rurę? Ma. Chociaż wiem, że żyje. O kurde, bardzo blisko. I to jest ten duży jeszcze? Nie. Już myślałem. A z tej strony. I są ci duzi, kurde, oni mają specjalny gatunek? No i sporo ich. Ej, rusz się, jeśli mogę prosić. W tym kiłowym miejscu, które stoję. Poszła. Hmm.
Nie wiem kto i nie wiem skąd. Gdzieś blisko oddechy słyszę. Co to? Tam jest! A i widzieli mnie. No i dupa. No to dwururka. No, narobi robot. Oj, no oj. Konkret, wytrzymasz taki strzał? Nie powiem, że nie. A może na chwilę? Na moment? Na jedną szybką szarżę? Czy ktoś tam we mnie rzucił koktajlem Mołotowa? Tak, to się nie bawimy. Oj, no nie. Chcę wykorzystać młot, koniecznie. O, tak, ja podejrzewałem insta-kille. Dobra, już chyba najwyższy czas ściągnąć umik. Ach, jednym strzałem zabija. Ale już jestem prawie martwy. No, dwa takie przeciągłe krzyki pod rząd. Mhm. Trafieni w dobre miejsce. Ej, wyzbierać co tylko mieli. Ej, gdzie jest moja rurka? Gdzie jest moja rurka? Przepraszam bardzo. No ktoś ją z... No nie, no nie chcę z tym młotem skończyć. Rurko, rurko, gdzie jesteś? No... O... No była nowa, nieużywana jeszcze. Żadnej głowy nią nie rozbiłem, no... Ups, sorry, wybaczcie tą profanację. Czy to jest dłoń? Aj, moc shotguna. Są dwururki. A rozumiem, że tu już teraz cisza i spokój, tak? Nie, ale nieźle, tutaj mołotowa mnie rzucić. To nie jest pozostałość starego świata przypadkiem? No, dobra, niby to samo, ale trochę lepiej. Chyba nic tu więcej nie znajdę. Choć lokacja jest spora. Zresztą, kurde, ale to, że ma specjalny rodzaj ludzkich przeciwników, tak za kapiory po prostu z młotami. No to jest ciekawe. A patrz, jaki cichy mógłbym być. Nikt by mnie nie zauważył. Nikt. Żaden. Ale w skórze Abby to jakoś tak bardziej adekwatnie wydaje się po prostu wszystkich zaciukać. O, i mamy progres. Krwiąca ręka, czyli jednak została. Dobra, by nie patrzeć, parę blizn mniej w tej okolicy. Ja raczej nie spodziewałbym się tutaj zarażonych, ale... No i tak już nas The Last of Us Part 2 zaskakiwało do tej pory. Szybkie przeczesywanie, jakieś naboje, coś. Wiem, że tutaj mogę sobie śmiało już zmienić. Jeszcze jeden pełen magazynek przynajmniej. Chyba będę musiał jakoś górą, ale... Niekoniecznie. To była ławeczka, więc szukajmy śrubek. W pobliżu. Ja mam sama ławeczka? Tylko. Czy ja tu już byłem? Wszystko wygląda na przetrzepane totalnie. Czyś faktycznie wracam po swoich własnych śladach? Czyli to znaczy, że tu nie znajdę śrubek jednak, tak? Nie wejdę jakoś tam na górę, nie przeskoczę oknem. Nie tym razem. Nie, dobra, może starczy na coś? Na jakieś małe ulepszenie? Albo i duże. Jednak małe. Pewnie cholera właśnie przez to, że w sejfie mogły się znajdować jakieś śrubki. W sumie... A czemu by nie? Można zmniejszyć odrzut. No, proszę bardzo. O, czyli modyfikacja lufy. Okej, okay, dobra. Jeszcze na to tłumik dochodzi, tak? Rozumiem. Czyli to będzie długa pukawka. Mhm. No, ale cóż.
skoro ma tu mieć dźwięki. Właśnie nie wiem, po co miałbym z tym chodzić, skoro tylko 7 naboi mam. Jakby co, mam dwie bomby jeszcze. Jak coś. Aby co ty zrobiłaś teraz? Ej, co się dzieje? Czy totalnie... No, ja by zgłupiała przez chwilę. No, czy to są martwe blizny, czy nasi martwi znajomi? Jedna martwa blizna. Jest tam kto? I druga. Zabita łukiem, czyli... Młody tu był. Zbliżaj się! To ja. No, czyli przerzucił się na pukawkę już. Mądrzej. Albo strzały się skończyły. Wybacz. Jak z nią? Aż tak źle? Przecież było tylko złamanie ręki. Znaczy no, może nie tylko. No, pewnie gorączka. Ruszę twoją ręką. Podniosę cię. Ej, dokąd ją zabierasz? Chodź. No, właśnie pytanie. Chcę dać jej szansę. Dokąd ją zabierasz? Co? Do akwarium. A może Mel wróci? Ona bo jest lekarką przecież. Owen, obudź się! Tu jestem! To blizny? Potrzebuję twojej apteczki, szybko. Nie! Ej! Szalej, chcę spokój! Alice, zamknij się! Podłóż mówię! Alice! O, jest i Mel. Lew, nie mierz do nich. Już dobrze. Co to za dzieciaki? Ocaliły mnie. Zerkniesz na nią? Zostań, Alice. To Yara. Swoją drogą, jak wyszło jej psa, żeby atakował tylko i typowo blizny? To nie ja. Połóżmy ją. Myślałem, że na glebie. Prosto w kałuże. Czujesz to? Yara. Nie. Zamierzałam to oczyścić i nastawić. Kość jest strzaskana. Trzeba będzie amputować. Ma zespół ciasnoty. Co to znaczy? Że musimy ją odciąć. Ona jest żołnierzem. Nie możecie tego zrobić. Inaczej dostanie gangreny. Niech już tak nie boli. Proszę. Czyli amputacja. Czego ci trzeba? Szczerze? Piły, nici, zacisków, antybiotyków. Ale na to raczej nie ma co liczyć. Mamy noże. Ogień. Wypalimy kikut. Infekcja ją zabije. Zrób listę. Pójdę do szpitala i to wszystko przyniosę. Cały dzień. Mam to gdzieś. Nie chodzi o ciebie, Abby. Ona nie ma tyle czasu. A jeśli wrócimy w 2 godziny? Szpital Wilków, tak? Na zachodzie. Jak? Mamy mosty. Wysoko i tak omijamy zalane tereny. I was też. Wytrzyma 2 godziny? No raczej tak. To zrób listę. Chwila. Mówisz serio? To są mosty blizn. Wysyłają tylko małe grupki. Słyszałeś? Małe grupki. To nie no, żarty. Tak, tak.